witam wszystkich widzów. Chcę wam pokazać moje maleństwa. To są żarowniczki. Mają zaledwie tam 3 czy 4 dni. Na rybek jest bardzo drobny i bardzo ciężko ich karmić. W miarę będę robił nowe filmiki i pokażę, jak będą rosły. To są skalarki. Mają około 2 tygodni. Zwykły skalarek, tak zwany skalarek pasiasty albo standard. Karmię i harczymy od pierwszego dnia. To są teraz będą, oto, to są złote skalarki. Mają około 3-4 tygodni. Też biorą artemię, rosną. To są skalarki złote, zwykłe. Tu będą jeszcze trochę górami i brzanki czyste i sumaczańskie. Z akwarium 54 litry, 60 na 30 na 30. Dostaję moczlika, artemię żywą, karmę. To są moje brzanki mszyste i sumaczańskie. Też mają gdzieś około miesiąca. Są w dużym akwarium już 1,20 m na 40 szerokie i 30 wysokie. Już karmię ich już ochotką krojoną, taką drobno krojoną ochotką. Rosną bardzo dobrze. Bardzo żywe. Tutaj będą teraz oto. Tu mamy już 1,5 miesiąca. Są guramiki. Brzańka sumaczańska. Albinos. Trochę skalarków tu złotych i tak dalej, zwykłych skalarków, no i mszysta brzaneczka. Taki sam akwarium, czyli 1,20 m na 40 na 30 wysokie. I teraz będą jeszcze. I te są moje skalarki. Jakieś 1,5 do 2 miesięcy mniej więcej. Są 200, czyli akwarium 100 na 40 na 50. Jest ich sporo. Bardzo aktywnie, tak widać. No i tutaj czym karmę? Karmę ochotką. Ochotką, przeważnie ochotką. I to są guramiki z poprzedniego filmiku. Już urosły, o takie są. To już wymiar sklepowy, niebawem pójdą do sklepów zoologicznych. To chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Jeżeli będą pytania, to proszę pytać, odpiszę, odpowiem. Dziękuję, do widzenia.